Wyobraź sobie, że przeprowadzasz się do nowego miasta, dostajesz nową pracę i zostajesz przydzielony do zespołu zupełnie obcych ludzi. Ale nawet przez moment nie czujesz się niezręcznie. Z łatwością wszystkich poznajesz i szybko nawiązujesz nowe przyjaźnie. Na zawołanie potrafisz nawiązać ciekawą rozmowę i bez najmniejszego problemu flirtować i droczyć się z kimś, kto wpadł ci w oko. Dla większości ludzi takie wyobrażenie może wydawać się wręcz nierealne, a jednak istnieją osoby, które właśnie z taką łatwością nawiązują nowe kontakty. W 4 najbliższych filmach pokażę Ci najważniejsze zasady prowadzenia ciekawej rozmowy i dam Ci kilka narzędzi, które sprawią, że dużo łatwiej przyciągniesz do siebie ludzi. Dzisiaj zaczniemy od podstaw, bez których prowadzenie atrakcyjnej rozmowy jest zupełnie niemożliwe. Wyobraź sobie, że w Twojej pracy stało się coś strasznego. Twój kolega uległ poważnemu wypadkowi i jest w krytycznym stanie w szpitalu. Cała firma zatrzymała wszelkie działania i pracownicy tego dnia wyszli wcześniej do domu. W tym także Ty. Parę dni później spotykasz się ze swoim znajomym i kiedy pada pytanie, jak tam w pracy, opowiadasz ze szczegółami, co się stało, jak wyglądał wypadek, jak bardzo byłeś przestraszony, że to Ty mogłeś być na jego miejscu. W końcu jak odwiedziłeś swojego znajomego w szpitalu, kiedy odzyskał przytomność. A w odpowiedzi słyszysz: wow, no to gruba sprawa. Kiedy byłem na wolontariacie, to miałem podobnie. Czy widzisz błąd, który płynie z takiej odpowiedzi? Właśnie opowiedziałeś ostatnie zdarzenia, które obudziły u Ciebie niemałe emocje. Masz potrzebę się z tym podzielić i mógłbyś o tym mówić nawet godzinami. Ale w odpowiedzi słyszysz, ja miałem podobnie, które praktycznie kończy poruszany temat i rozpoczyna nowy. Podstawową zasadą prowadzenia ciekawej rozmowy jest pokazanie Twojemu rozmówcy, że interesujesz się tym, co on mówi, że słuchasz go i pozwalasz się wygadać. To był przykład dość emocjonalnego zdarzenia, ale ta sama zasada obowiązuje w każdej, nawet prostej sytuacji. Nawet kiedy ktoś opowiada Ci o tym, że był na wycieczce w Lipinach Dolnych, ale widzisz, że jest to ważna sprawa i nie zmieniasz tematu mówiąc o swojej wycieczce, tylko pozwalasz się wygadać. Jak to zrobić? Zadając dodatkowe pytania. Co najbardziej Ci się tam podobało? Jak się tam dostałeś? Gdzie to w ogóle jest i po co tam pojechałeś? Zadanie takich pytań pokazuje zainteresowanie tematem. Dzięki temu pozwalasz się wygadać swojemu rozmówcy, a często to wystarczy, żeby ktoś powiedział, że świetnie się z Tobą rozmawia. Często szczere wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia druga osoba, będzie znacznie ważniejsze niż najlepsza historia opowiedziana przez Ciebie czy inne narzędzia, które niedługo Ci przedstawię. Bo dopiero kiedy Twój rozmówca będzie czuł się wysłuchany, będzie dużo bardziej skory, żeby z równą uwagą wysłuchać Ciebie. Oczywiście dodanie po chwili ja miałem podobnie jest jak najbardziej okej. Warto opowiedzieć coś od siebie, ale dopiero kiedy najpierw pokażesz wystarczającą uwagę drugiej osobie. Czy sam nie chciałbyś, żeby każdy, z kim rozmawiasz, znał tą zasadę prowadzenia rozmowy? Świetnie, mamy omówioną podstawową zasadę. W kolejnym nagraniu powiem Ci, jak wygląda idealna struktura atrakcyjnej rozmowy z nowo poznaną osobą. Natomiast, żebyś już od dzisiaj mógł na maksa rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, mam dla Ciebie ciekawą zagadkę. Żeby ją rozwiązać, wejdź na stronę zagadka.jakzdobywać.pl. Dla pierwszych 200 osób, które ją rozwiążą, czeka cenna nagroda. Zachęcam też do sprawdzenia, na jakim poziomie już teraz są Twoje umiejętności komunikacyjne, rozwiązując darmowy test flirtu i ciętej riposty, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. Do następnego razu. Robert Marchen.